dotycząca właśnie związana z niedawnym wypadkiem w Łodzi z udziałem tramwaju miejskiego. Był wtedy, przypomnę, pijany motorniczy, stwierdzono ileś tam promili zawartym w jego ciele, w oddychanym powietrzu. Po tamtym wypadku wiele firm obsługujących miasta, transportowych firm, stwierdziło, że należy wprowadzić codzienne badania alkomatem, nie wyrywkowe. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda w Łodzi. Proszę, żeby bez badania trzeźwości ktokolwiek podjął pracę, rozpoczął pracę, jeśli chodzi o nasz miejski zakład komunikacji. Natomiast upewnię się jeszcze i udzielę 100% odpowiedzi panu radnemu.